Dzień dobry. Dzisiaj wtorek, 14 grudnia, czytam teksty biblijne wyznaczone z Biblią na co dzień. Z Psalmu 119. Jestem gościem na ziemi. Oraz z listu do Efezjan z 5 rozdziału: Baczcie więc pilnie, jak macie postępować nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas. Święta są coraz bliżej, i żeby to stwierdzić, wcale nie trzeba być prorokiem obserwującym znaki na niebie i na ziemi. Wystarczy spojrzeć na parkingi przy supermarketach i centrach handlowych. Świąteczno-zakupowa atmosfera zatacza coraz większe kręgi i opada nas ze wszystkich stron. W sobotę byłem tego świadkiem. Parking pełny, nie było gdzie zaparkować. W sklepach długie kolejki do kas, wózki wypełnione po brzegi przed świątecznymi zakupami. Myślę, że na pewno wiecie, o czym mówię. A przecież do świąt pozostało jeszcze grubo ponad tydzień, a strach pomyśleć, co będzie się działo tuż przed samą Wigilią. I w takim właśnie kontekście oszalałego świątecznego konsumpcjonizmu, słowa z Psalmu 119 nabierają dla mnie nowego znaczenia, ponieważ konfrontują mnie z myślami o skutkach dla właśnie naszej Ziemi, to znaczy ekologicznych skutkach tej przedświątecznej i świątecznej atmosfery. Ile jedzenia zmarnuje się w tym roku po świętach? Ile nietrafionych, bo często zbędnych, kupowanych na szybko prezentów wyląduje na śmietniku już 27 grudnia? Jak wiele jednorazowych opakowań i plastikowych opakowań będzie zalegało w naszych koszach na śmieci? Czy zastanawiamy się nad tego typu kwestiami, oddając się gorączce przedświątecznej atmosfery zakupowej? Czy myślicie? Że Pan Bóg, Stwórca świata, który zaprosił nas na tę ziemię, pochwaliłby takie zachowanie? I to jeszcze w dniu Jego święta? W odpowiedzi na tak zadane pytanie słyszymy dzisiaj słowa listu do Efezjan. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Postępujmy mądrze w te święta. To może znaczyć, zadbajmy o dom, do którego nas zaproszono, o naszą ziemię. W jaki sposób? W zasadzie jest to bardzo proste. Planujmy i kupujmy mądrzej. Zastanówmy się, czy naprawdę potrzebujemy dla trzyosobowej rodziny 10 kg ryb, 15 kg sałatki majonezowej, warzywnej i tonem ciasteczek świątecznych. Czy naprawdę jest nam aż tyle potrzebne? A co do prezentów, to może wystarczy, jeśli nasze dzieci otrzymają tylko po jednej paczce, a nie po dziesięć. Może zamiast siedzieć w te święta przed telewizorem, oglądając tradycyjne świąteczne filmy o samotnym Kevinie, spędzimy ten czas razem bez prądu, przy blasku zapalonej świecy, przy w rodzinnej atmosferze. Sposobów jest wiele. Wierzę w Waszą kreatywność. Możecie się nią podzielić w swoich komentarzach. Pytanie tylko, czy zdecydujemy się mądrze postępować w te święta. Do świąt jeszcze trochę czasu, ale ja już życzę błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Zostańcie z Panem Bogiem.